W tej lekcji zajmiemy się dość ciekawym problemem. Popatrzmy na y, tę ilustrację, która znajduje się na tablicy. Możemy tutaj odnaleźć pięciobok. Tutaj mamy jeden bok, drugi, trzeci, czwarty i piąty. To nie jest pięciobok foremny, ponieważ tutaj ewidentnie widać, że te boki mają różne długości. I naszym zadaniem będzie wyznaczenie sumy miar kątów zewnętrznych, tych, które tutaj są pokazane na ilustracji, tutaj tego y, pięcioboku. I to może być troszeczkę takie, mm, może to zadanie wydawać się trudne, ponieważ nie mamy żadnych miar kątów, mamy tylko same litery. Ale teraz popatrzmy. Pierwszą rzeczą, którą możemy sobie zaobserwować, to że tutaj te kąty zewnętrzne są przyległe do pewnych kątów wewnętrznych tego pięcioboku. Popatrzmy na kąt A. Ten kąt razem z tym kątem to są kąty przyległe. I nazwijmy sobie tutaj ten kąt jako G, a wiemy o kątach przyległych, że kąty przyległe razem dają 180 stopni, ale może najpierw nazwiemy sobie pozostałe kąty przyległe, ten kąt jako H, ten kąt jako I, ten jako J, a ten jako F. I teraz, co oznacza właśnie, że te dwa kąty są przyległe, czyli skupmy się teraz na kącie A. To oznacza, że A plus G, suma miar tych dwóch kątów, da nam 180 stopni, czyli miarę kąta A możemy zapisać jako 180 stopni minus G, czyli A zamienimy sobie na 180 stopni minus G. To samo możemy zrobić tutaj dla... Kąta B. Widzimy, że kąt B razem z kątem H tworzą kąty przyległe, czyli tutaj jest plus, czyli będziemy mieli plus o i kąt B zamieniamy na 180 stopni minus H. Tutaj znowu mamy plus i zajmujemy się teraz kątem C, czyli tutaj mamy C, tutaj mamy C. C to jest 180 stopni minus i, czyli plus 180 stopni minus i. E, teraz kąt D. Kąt D. Tutaj mamy kąt D. Kąt D możemy zapisać jako 180 stopni minus J. Tutaj musimy jeszcze znak plus zapisać. Będziemy mieli teraz. D zamieniamy na 180 stopni minus j i został nam ostatni kąt, kąt E, który zamienimy sobie na, tutaj mamy kąt E, to jest 180 stopni minus f, czyli mamy plus 180 stopni minus f. I co daje nam ten zapis? To wyrażenie możemy sobie teraz zapisać w troszeczkę inny sposób. Popatrzmy. 180 stopni występuje tutaj 5 razy, więc będziemy mieli 5 razy 180 stopni. I teraz mamy minus g, minus h, minus i, minus j i minus e, więc przed każdym wyrażeniem występuje minus. To ten minus wyciągniemy sobie przed nawias. A tutaj będziemy mieli sumę tych kątów, czyli będziemy mieli kąt g plus kąt h plus kąt i plus kąt j. O tutaj jeszcze kropeczkę poprawię. plus j i został nam kąt f. A e, teraz możemy sobie od razu zaobserwować, że 5 razy 180 stopni możemy sobie zapisać jako tutaj 900 stopni, to jest 900 stopni, a e, to co mamy tutaj to jest suma kątów wewnętrznych, ponieważ widzimy, że te kąty znajdują się wewnątrz tego pięcioboku, więc możemy zapisać, że to jest suma kątów wewnętrznych, suma kątów wewnętrznych. Wewnętrznych. Suma kątów wewnętrznych. O, wewnętrznych. Przypomnę jeszcze raz, że znajdujemy się teraz tutaj wewnątrz tego pięciokąta i musimy teraz wyznaczyć tutaj sumę tych kątów wewnętrznych. I to, co musimy zrobić, to musimy sobie podzielić tutaj ten pięciobok na Trzy trójkąty. To jest taka wskazówka, to jest kluczowy moment rozwiązania tego problemu i widzimy, że mamy tutaj trzy trójkąty. I teraz popatrzmy na przykład, co stało się z kątem F. Widzimy, że kąt F został podzielony na dwa kąty. I możemy sobie tutaj nazwać te kąty. Ten kąt tutaj nazwiemy sobie jako K. O a ten kąt jako L. Może jeszcze powiem dlaczego podzieliliśmy ten pięciobok na trójkąty, ponieważ wiemy jaka jest suma miar kątów w trójkącie. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, więc próbujemy jakoś z tego skorzystać. Czyli możemy sobie tutaj zapisać, że F kąt F składa się z dwóch kątów, jest to kąt K oraz kąt L. To samo e, stało się z kątem J. Widzimy, że kąt J został podzielony na dwa kąty. Ten kąt nazwiemy sobie jako kąt M, a ten kąt jako kąt N. Czyli J, kąt J składa się z dwóch kątów, z kąta M oraz kąta N. I tutaj widzimy, że nic nie stało się z kątem i, nic nie stało się z kątem g, ale widzimy, że kąt h został podzielony na trzy kąty. Ten kąt nazwiemy sobie tutaj jako o, ten kąt, który znajduje się tutaj, nazwiemy jako p, a ten kąt, który jest tutaj, nazwiemy sobie jako q. I to jest również bardzo ważne, więc sobie to zapiszemy, czyli h to jest... Kąt, który składa się z trzech kątów, z kąta O, z kąta P oraz z kąta Q. Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy sobie tutaj przekształcić to wyrażenie, korzystając z tych podstawień. Wiemy, że tutaj mamy 900 stopni, więc zapiszemy sobie to 900 stopni minus, tutaj mamy kąt G, popatrzmy czy coś stało się z kątem G, nie, nic się z tym kątem nie stało, nie został on podzielony w żaden sposób, to po prostu go e, przepiszemy, tutaj mamy teraz kąt H, wiemy, że kąt H składa się z trzech kątów, op, q, tutaj troszeczkę e, pomyliłem kolory, tutaj H jest na niebiesko, a tutaj na zielono, więc może zaznaczę w to e, w niebieską, ramkę i teraz będę dalej korzystał z, ty, z tego niebieskiego koloru, czyli będziemy mieli zamiast H będziemy mieli O plus P plus Q. Teraz przechodzimy do kąta I. Widzimy, że kąt I również nie został podzielony w żaden sposób, więc zapisujemy tutaj plus i przechodzimy do kąta J. Tutaj kąt J ma kolor zielony, a tutaj ma e, fioletowy. To zaznaczę to o, o, w zieloną ramkę. I teraz chcemy kąt J podmienić na kąty M oraz N. Czyli zamieniamy J na M plus N. I został nam jeszcze kąt F. Kąt F został tutaj podzielony na dwa kąty. Na kąty K oraz L. Czyli będziemy mieli tutaj plus K plus L. I popatrzmy teraz, co tutaj będzie się działo. Spróbujemy teraz korzystać właśnie z tego, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni. Skupmy się teraz na tym trójkącie. I teraz popatrzmy, jakie ten trójkąt zawiera w sobie kąty. Ten trójkąt zawiera w sobie kąt G, kąt O oraz kąt K. K. I wiemy, że suma y, tutaj y, miar tych kątów da nam 180 stopni. Czyli będziemy mieli G, szukamy teraz K i szukamy jeszcze O. Tutaj mamy O. Więc to możemy sobie tutaj podmienić na 180 stopni. 180 stopni. I teraz y, popatrzmy, to może przepiszą o 900 stopni minus. A tutaj te literki będziemy sobie teraz podmieniali na kąty. Teraz spróbujmy popatrzeć, co będzie działo się tutaj w tym trójkącie. W tym trójkącie mamy następujące e, kąty. E, mamy kąt L, szukamy L. Mamy kąt M. Tutaj jest M i mamy jeszcze kąt P. I suma miar tych kątów daje nam 180 stopni. Czyli sobie wykreślamy te elementy i dopisujemy tutaj 180 stopni. I został nam jeszcze tutaj trzeci trójkąt. Chciałbym wybrać jakiś sensowny kolor. O, może tutaj taki. Tutaj mamy ten trójkąt. I ten trójkąt zawiera takie kąty. Kąt Q, kąt i oraz kąt N. I wiemy, że te kąty, miary tych kątów, będą sumowały się nam do 180 stopni. I widzimy, że wyczerpaliśmy tutaj wszystkie e, litery, więc to są wszystkie opcje. A 180 stopni plus 180 stopni plus 180 stopni daje nam e, 540 stopni, czyli mamy 9, 900 stopni minus 540 stopni. Co jest równe 300? 60 stopni. I widzimy, że przekształcając to wyrażenie właśnie w takie odpowiednie sposoby, dochodzimy tutaj do wnętrza tej figury, dzielimy sobie ją na trójkąty, korzystamy z tego, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni. I tutaj korzystając z różnych przekształceń, dochodzimy do tego, że suma miar tych kątów zewnętrznych równa się 360 stopni. Więc tutaj ten znak zapytania moglibyśmy zamienić sobie na 360 stopni, ale dopiszę to z prawej strony, więc rozwiązaliśmy nasz problem.